Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Weiser. Witam was już w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warband. Okej, ludziska. Jest 9 maj 1258 rok. No i co, ludziska? Ja zebrałem armię bardzo szybko, ponieważ mieliśmy wojnę z Bundukiem tutaj koło naszego zamku. Zobaczyliśmy z kimś? Jakieś debile jak zwykle za oknem muszą się drzeć, kurwa. Proszę, nie? No i zatkaliśmy jakiegoś lorda z bundukiem, wtedy jak miałem jeszcze czterech ludzi, pamiętacie? Przy zakończeniu tamtego odcinka tutaj był jakiś tam lord. Miał troszeczkę sporo tych ludzi do zwerbowania, tak jakby. No to ich wziąłem, zwerbowałem, to już miałem chyba z 20 parę ludzi na początku. No i ponadto werbowałem dużo więźniów i dawałem ich do oddziału, tak więc jest ok. Ale hajsu mam bardzo mało, ale doszło mi słuchy, że w Tuldze jest turniej, tak więc oczywiście go sobie wykonamy. No jest to, że turniej, oczywiście postawimy na siebie 100 dynarów. No i walczymy. Walczymy, uuu, na łuki, kurczę, mam nóż. Mam nóż. Na noże walka, kurczę, to jest to. To jest to. A plus jest taki tego, że one tak szybko napierdzielają. Jest super. Ale u Kergitów to masakra te turnieje są. Najgorsze są u Kergitów według mnie turnieje i u Rodoków. Są te dwa państwa, których nienawidzę, bo to są głównie te dwa państwa stawiają turnieje na łuki, których nienawidzę. Na miecze, no to owszem, na miecze, to zawsze można zobaczyć, ale na łuki to nienawidzę, albo na takie nożyki, prawda? Masakra. Tam się na razie w miarę łatwo udaje. Ten ma oszczepy, ten jest groźniejszy od normalnego łucznika, bo szybciej będzie napierdzielał. A ja tak nie chcę. Dobra. Okej. Może mi się uda go trafić. Wow. Szczęścia ze mnie, prawda? Jak się nam udało, bo nie wiem jak, bo w łuki praktycznie wcale nie idziemy. Umiejętności ucznicze, ale jest ok. Dobra, tempat na hita. Jeszcze czerwony został. O, patrzcie jak nasza drużyna przetrwała. Ładnie. Chyba tylko dwie osoby tylko chyba z naszej drużyny zginęły. To jest jedna. Znaczy zginęła. Ogłuszone, bo na turniejach nie zabija się osoba. No. Nie no. Nie będę się cacko z tobą. Trafię czy nie? Nie. Raz, w łeb. W łeb chcę. No w łeb. No taka piękna okazja, ja w łeb nie mogę trafić. Jest! A, nic nie było. No dobra. Ale znaczy ogłuszyliśmy. Tu się 100 dolarów. Znowu sobie postawimy. Kurczę, kolejne łuki. No dwie drużyny przeciwko sobie. Dobra, rozmucimy ich spokojnie. Patrzcie. Raz. O, Fear Entries! To był Fear Entries? Mi się tylko zdawało. Czy on był w naszej drużynie, bo już nie wiem. Już nie ogarnię. Nie, dobra. O nie, dostanę zaraz tu. Zaraz dostanę. A nie, on jest w mojej drużynie, super. No przynajmniej wspiera mnie chłopak, prawda? Ludzisko. Więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobra, wszyscy ładnie padają. Koń mnie blokuje. Go zabijemy. Okej. Fajne te nożyki są, szybkie. Szkoda, mają taki mały zasięg. No ale cóż, trudno się mówi. No wow. Wow, o, to zapłaci za to. Zapłacisz. Nice. Very, very nice. No. No jak ja nienawidzę tych turniejów, są tak długie. Znaczy u Kergitów nienawidzę, są tak długie właśnie, że masakra. Bardziej w takiej... Że szkoda czasu tracić na film, no ale no cóż, ja poradzę. O, dammit. Ginżesz, no. Się denerwuję mało. O, ma to włóczeń jakoś. Nie, to jest niesprawiedliwe. Jest zbyt duży balans w tej grze po prostu. Na turnieju przynajmniej.
Chyba sobie jaja, gościu, robisz. Chyba sobie jaja robisz. No nie no, wkurzyłem się. Po prostu no, gińszesz. I gin. Yeah. Dobra. A, dopiero druga runda. To jest chyba 6, jak nie więcej, tak więc... Nie za ciekawie, ale jest plus taki tego, że będzie coraz mniej przeciwników. No jest bardzo fajny plus tego. Więc jest ok. Oczywiście nasz jak zwykle musi być w środek wciśnięty. No i wszyscy na mnie oczywiście jak zawsze muszę iść. No spoko. Idźcie ode mnie. Czy głupi koń jeszcze będzie mnie tu blokował? No nie, no bez jaj. Teraz cię dobiję. Dobiję ciebie. Jest. Fuck jest. Kurczę, wypierdzielaj ty koniu jeden zasrany. Te zwierzęta mnie irytują. Nie tylko w grze, ale i... Nie, nie ważne. Takich nie lubię, że po prostu... Ach. O, w cywilizacji piątce lubię konie. Bo z nich można pastwiska robić. No właśnie, trzeba będzie niedługo nagrać let's playa z cywilizacji piątki, taki spoilerik. Mały. Spoiler. No to ja będziesz mnie tu... Właśnie wiecie ludziska, jak z tych oszczepów bić, bo można rzucać i można dźgać jak włóczym, prawda? Ja nie wiem jak to się robi X-em. O, dobra, już sam wiem. Ja! Yeah! No to teraz będzie... O, gościu! To ty giniesz! Ty giniesz! Giniesz marnie! Giniesz! No! Jeszcze konia ci zabije. Miasto słabić. Dobra, nie zdążyłem. X oczywiście. No dawaj, 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 dawaj. Kurczę. Też musiałem spierdzielić sprawę. Okej, jakąś babą się bijemy. O, o, o. No ja pierdzielę. Jednak nie to samo co włócznie. Czy ten. Włócznie i... Kurczę, jakiś komar będzie mi koło... Wypierdzielaj. Gin! Jakiś komar będzie mi tu przed gębem latem. Idzie? Nawet spokojnie nie można grać. Jak nie jacyś debile, którzy drą się na dworze. Jakieś komary. Po prostu masakra. Ale spokojnie. Mnie nic nie powstrzyma przed nagrywaniem filmów, tak więc będzie okej. Okay. Szybciej, szybciej! Ha! Szybszy byłem! Od ciebie. Dobrze ci tak. Jeszcze miał ugryźć nogę. Tylko nie, no bez... O, dobra. Okej. Okay. No to co? W końcu skończyliśmy turniej. Hajsu ile mamy? Hajsu mamy... Uuu, 20... Nie, nie, jak to możliwe? Nie wiem. Aha, bo jeszcze ten... właśnie, wioskę spłądrowałem. Tak, spłądrowałem wioskę. Aha, i w międzyczasie kilka zmian doszło, jak ja zbierałem ludzi. Mianowicie niestety sułtanat z rodokami ma sojusz, ponieważ Kergici im w plecy wjechali, mają teraz sułtanat ma wojnę z Kergitami. No więc musieli szybko sojusz zawrzeć. No i niestety będziemy tylko teraz cały czas walczyć z rodokami, no więc jest nieciekawie. Zobaczymy czy Bunduk dał ludzi do zamku. A zobaczymy, jeżeli nie to już mu więcej nie daje ludzi, bo miały ich przeznaczyć do zamku. O lol. Patrzcie co tu się dzieje, jaka masakra. No to jak widać Kergici odzyskają swoje stare miasto. Nieźle im to idzie, bo zostanie im szeris. No chyba, że sułtan będzie miał odciecz, ale to raczej wątpię, bo my... Ja pierdzie. Bo my przecież najpierw im tyle obrażeń, znaczy takie straty im spowodowaliśmy. Sultanatowi potem Rodoko jeszcze z nimi zaczęli walczyć, tak więc no wątpię, żeby się odbudowali. Niewielkie oddziały wroga. No to zapewne niewielki oddział atakuje, ponieważ Bunduk jak zwykle nie może ludzi dać do zamku. No zobaczymy ile do. Już się na minusie jestem z nieznanych mi przyczyn. Dlaczego jestem w ogóle tak na minusie, ludzie? Powiedzcie mi. No dobra, już nie jest na tym wrażeniem. Ja pierdzie. Bunduk! Czy ty sobie jaja robisz? Trzech włóczników w zamku i dziewięciu rekrutów. Współplenięcy to są rekrutowie.
Nie, Bunduk. Nie. A tu są jakieś ślady kogoś, to więc... Ty, kurczę, gnojotku już. Ja cię nie dogonię, masz szczęście. Nie, no ja pierdziel teraz... Bez jaj. W ogóle nie mogę dać Nizarowi tej wioski, nic. Niech się pierdzieli. Nie wiem dlaczego. A właśnie, niestety... nie będzie modów z tej gry nagrywanych, ponieważ nie działa mi ten. No jak mi oblega, jak tu nikogo nie ma, no for fuck. Dobra, jest. Bunduk, ty krecie jeden. Widzieliście, jak tam armia szła? No nie, straciliśmy zamek właśnie. For. Ja z tą grą już po prostu nie wyrabiam. No już mi psychika siada od tej gry, nie? Się na niego zaszarżujemy, bo on ma tylko 76 ludzi, ale... Jaka tam armia szła? Nie, bez jaj. Co to w ogóle leży? A, dziwna mapa w ogóle jakaś jeszcze jest zbugowana. Patrzcie, ile tego leży. Jakieś liście. O Boże. Nie ogarniam, po prostu... Dobrze, że i tak, tylko z Rudukami mamy wojnę, nie z dwoma państwami, tak wtedy. To jest nasze szczęście. No, jeszcze nie trafiłem, nie. Fajnie, o, jeszcze nie zabiłem. O, tym jest uczyń, no. To są właśnie Rudukowie, tak. Bardzo skutecznie przeciwko kawalerii. Teraz na mnie ogień oczywiście skupili. Dobrze, że mam tak dobrego konia. Była masakra, jakbym jechał na tym. Na tym łowcu, czy jak on tam łowca, ten koń brązowy, bez zbroi. Pomóż mi, rycerzu, dzięki ci. Dobra. W ogóle co, Bunduk dostał 150 ludzi, czy tam, no 150 miał ludzi, bo tam jeszcze swoich. Dał 12 ludzi do zamku. I co, chodzi sobie z tymi 150 ludźmi? I nawet go nie obrania. Nie, weźcie, z takimi lordami to ja w dupie mam prowadzenie takiego królestwa, bo normalnie ja już nie wyrabiam z nimi. Jak nie uciekają przed byle armią przeciwnika, to nawet swoich posiadłości nie broń. Nie, weźcie w ogóle, idźcie z tym kurde. Można się tak zirytować, że normalnie bez jaj. Masakra jakaś. Ach, dammit. Normalnie, ciec, pierdziele. No, patrzcie. I weź tu grać w tą grę. Jak ma się takich lordów, kretynów. Nie. No w ogóle rycerza kretynów. Nie, jeszcze. Nie, przepuść. Rage. Rage na tą grę, jak nie wiem. No, przynajmniej ten zabił kogoś. Rodocki rycerz. Znaczy to był zbrojny chyba Rodocki. Rodokowie. Znaczy rodockie, co ja mówię, wagierskie, przecież rodokowie nie mają tej kolery. Boże, co ja wygaduję w tej grze w ogóle. A jeszcze straty mam, nie, a iście, wkurzyłeś mnie. Nie masz mi to zamku. Nie, myślałem, że ja awansuję na kolejny poziom. Dobra, rozdamy to doświadczenie, bo cóż nam innego pozostało. No Bunduk, krecie, zamek cię oblegałem, a ty gdzie łazisz? Weź w ogóle. Normalnie... Bym ich powywalał z tego królestwa, ale niestety nie mam za wielu lordów, to więc... Lipa. Wszystkich? Wszyscy? Dobra, wszyscy. Ja pierdzielę, chyba sobie jaja robicie. O! Bunduk w plecy! Jest! Nie no, dobra Bunduk, to było dobre akurat, ale nie wiem dlaczego masz tylko 95 ludzi, krecie jeden. Nieważne. Dobra Bunduk. Bunduk od tyłu ich zaszedł. No Bunduk, ty masz przynajmniej jakąś dobrą taktykę. I fajną zbroję ma, i włócznie. Najgorsze to, że ma samą włócznię, nie ma żadnego miecza. Ma jeszcze tą kuszę, prawda? No na bliskie dystanse będzie słaby. O, ile ludzi ma przeciwnik. Dobra Bunduk, udało ci się ich zniszczyć jakąś armię przynajmniej. Bunduk. No dobra, można powiedzieć, że ty jesteś najlepszym na razie lordem do tych czasów, ale i tak jesteś słabiak. Biorąc pod uwagę status naszego królestwa i naszą inteligencję. Taki, byle jaki zamek zajmiemy, to zaraz go stracimy. No ale to już jest mały szczegół, prawda ludziska? To jest jeszcze szczegół.
Spokojnie. O, udało się. Ale nie wiem, dlaczego Bunduk ma tak mało ludzi. To mnie najbardziej irytuje. Czy no, będzie mnie to tutaj nadręczyć. Bunduk, ja tu idę na nich. Ja ich tu rozpierdzielę już sam. Też idziesz, a ty nawet ich nie dogonisz. To prawda. Jak oni szybko pierdzielają, to się w głowie normalnie nie mieści. Goni ich, a nie. O Boże, wszyscy się pochowali, nie. Bunduk, dlaczego masz... Weź w ogóle, straciłeś moją armię, nie, idź ty. Irytujecie mnie, po prostu. U Nordów czułem się najlepiej. Znaczy nie, u Kergitów, tak, u Kergitów. Ale u Nordów też było spoko. Boże, jak tu jest więcej więźniów od ludzi w zamku, no to jest masakra. No to... Idę do Dżerkali, dam tego. A, tu jest bliżej ten zamek w ogóle. To jest strasznica wybudowana. To będzie bezpieczniej, myślę. To mnie wszystko irytuje, to normalnie, nie wiem. Ale mam pomysł, a weźmiemy sobie zaraz. O, ludzi mi awansował. Weźmiemy sobie... Albo nie, nie potrzebujemy. Nie chcę więźniów żadnych. Weźmiemy sobie z wiosek. Są blisko. Tak więc będzie ok. Mam mało FPS-ów, nie wiem dlaczego. Dobra. Ej, no co jest? Dobra. Bunduk, czemu ty tyle ludzi sobie... Weź 12 ludzi wystawiłeś na straż. Nie, no spoko, jeszcze rekrutów. Dobrze, że jak siedzi w tym zamku, to się liczy jako obrona. Ale nie, raczej wątpię, żebym innym lordom dawał zamki. Najpierw ja zorganizuję garnizon i dopiero wtedy. Tak to nie ma najmniejszego sensu. Ja to jeszcze chwilę postoję, to zapewne jakaś armia przyjdzie. Rudoków. A Bunduk zając ich to... 4-7, ja ci mogę... Nie, nie, dogonię ciebie. Przynajmniej Bunduk pilnuje tego zamku. Wiecznie, jest dobrze. Bunduk, weź, masz mniej ludzi, a w ogóle wolniej biegniesz. A idź ty. O, pokój. Oczywiście akceptuję. Fuck yeah. Bunduk, zostaw krecie. No. Dobra, Bunduk, masz czas na... Na... garnizon sobie uporządkuj. Ło, 25 daś. A co z tymi więźniami zrobiłeś? Bunduk. Oj, nie podoba mi się twoja taktyka. Ty, jak ich wypuściłeś, to jesteś debil. 100 ludzi wypuścić, nie? No ludziska, po tym rage'u krótkim jest dość fajnie, bo mamy pokój, mam nadzieję, że nikt nam szybko nie powie wojny. Ja tymczasem ludziska się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej gry, no i na razie.